Witam Państwa. Stary rynek. Proszę Państwa, tak naprawdę to rynek. W 1288 roku, gdy miasto otrzymało prawa, tutaj też taka ciekawostka, niemieckie mówi się, magdeburskie, średzkie, to jest wszystko to samo. Otrzymało prawa, te prawa, o których wspomniałem, przede wszystkim otrzymało samorząd i jednym z warunków było posiadanie czworokątnego rynku. Proszę zwrócić uwagę, że wcześniej był ryneczek, placyk przed kościołem. Ten taki trójkąt przed kościołem to ten najstarszy plac jeszcze na prawie polskim. Na prawie polskim dowcip polegał na tym, że miasto było własnością panującego, właścicielem był panujący, czyli u nas książę Łęczycki, i on musiał zarządzać miastem i sądzić te sprawy. Natomiast w prawie niemieckim nastąpił podział władzy. Powstała Rada Miasta z burmistrzem na czele. Radnych było wtedy 4 lub 5. I powstała ława, sąd z wójtem na czele. Dzisiaj wójt to jest taki, który rządzi w gminach wiejskich, ale wcześniej oznaczało to sędziego. On sądził w imieniu panującego, książąt, a później króla. Wójt oczywiście miał za to pieniądze, bo tam mieszkańcy musieli jakieś podatki mu dawać, tam co trzeci grosz z tego, co dziesiąty z tego i tak dalej, i tak dalej. Później miasto wykupiło to wójtostwo i wójt był wybieralny. Na ogół było tak, że najpierw było się w ławie, było się ławnikiem i dopiero później po kilku latach wójtem. No nazwiska, proszę Państwa, to są stare, zgierskie nazwiska. Kurowst, Wałęsa, czyli dzisiaj Wałęsińscy, Łodwigowie i tak dalej, Wieczorkowie i tak dalej, tych nazwisk było bardzo dużo. 1288 rok, wytyczono czworokątny rynek. Jak Państwo będziecie dociekliwi, to na dokładnym planie nie jest kwadratem, jest takim lekkim trapezem rozchylającym się właśnie w stronę tej trasy A1. To był najpierw rynek. Handlowano, kupcy, było prawo, że każdy kupiec, jak przez Zgierz przejeżdżał, musiał się zatrzymać i swoje towary pokazać. Nawierzchnia gruntowa, na starych zdjęciach to jeszcze są te kupy nawozu, przepraszam, ale stały wozy i tak dalej, i tak dalej. To z czasem zmieniono, ale dopiero w końcu lat 30. Jakieś 2 lata przed II wojną światową zlikwidowano rynek i on się przeniósł na to targowisko, na które dzisiaj chodzimy, na ten plac targowy, a dla zwierząt to było tam jeszcze dalej przy Aleksandrowskiej, teraz jest taką rurą przedzielone i tam zwierzętami nikt nie handluje. Najpierw był to rynek. Do 1821 roku, zaprojektowano nowe miasto i powstał też tam rynek, czyli tamten był nowy rynek, no to ten automatycznie stał się starym rynkiem. I on sobie był praktycznie do okresu międzywojennego, do śmierci marszałka Piłsudskiego. Po jego śmierci tutaj w rok budowano nawet taki pomnik, takie popiersie marszałka, a plac nazwano placem imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w odróżnieniu od ulicy Długiej, którą jeszcze chyba w 1918 czy 19 roku nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego. Także mieliśmy dwa te nazwiska. W czasie wojny drugiej plac nosił oczywiście nazwę Adolf Hitler Plac. Zaraz po wojnie, nie wiem dokładnie w którym roku, trzeba będzie to sprawdzić jeszcze przy okazji, plac Armii Czerwonej, być może dlatego, że w pierwszych dniach stycznia po wejściu wojsk sowieckich pijani żołnierze sowieccy i nasi partyjniacy, nazwijmy to tak, bo to późniejsi założyciele milicji, UB, podpalili ten magistrat i on, ten budynek. I on dopiero zaczął na nowo działać w 1947 roku. W 1991 roku Rada Miasta ówczesna zmieniła nazwę z powrotem na Stary Rynek.
I tak było do początku lat 2000, gdy nadano mu nazwę placu Jana Pawła II. Zwracam uwagę, że wcześniej był plac Jana Pawła II. To ten mały trójkątny plac przed kościołem, otaczający dookoła kościół, to był plac Jana Pawła II. No, ówcześni decydenci uważali, że to za mały, to musi być wielki plac. Szkoda, w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu nikt nie zmieniał nazwy Starego Rynku. Tam są w dalszym ciągu stare rynki. Szkoda, że i u nas nie ma. Ratusz. Dzisiaj tą nazwę zamieniamy. Mówi się na ten budynek, jedni mówią magistrat. Zwracam uwagę, że magistrat było to pojęcie prawne. Było to wspólne występowanie burmistrza czy prezydenta z zarządem miasta. Ale bardzo szybko i w Zgierzu, i w innych miejscowościach tej nazwy zaczęto używać na określenie budynku. W związku z tym był to magistrat. No, w czasie okupacji Rathaus, to nawet na starych pocztówkach jest napisane. Później po wojnie było to prezydium Miejskiej Rady Narodowej i do dzisiaj niektórzy mówią na ten budynek prezydium. To nie jest ani magistrat, ani ratusz, znaczy jest budynek jako ratusz, no to jest przez małe R, natomiast jest to urząd miasta, nie urząd miejski, w Zgierzu jest urząd miasta, to też taka ciekawostka. W Łodzi jest urząd miejski, w Zgierzu jest urząd miasta. Najstarsza część naszego ratusza, znaczy wcześniej stał jakiś drewniany budynek. Najstarsza część to te trzy okna na pierwszym piętrze nad balkonem i wyżej tam była jeszcze taka wieżyczka i to wybudowano gdzieś w 1824 roku. Później w 1841 rozbudowano, dobudowano skrzydła, ale bez tych okien, dobudowano skrzydła wzdłuż Pierzei Placu. I tak sobie było do 1939 roku. W latach 40. też chyba gdzieś koło 42. przebudowano, dobudowano boczne skrzydła z dzisiejszą salą konferencyjną i z dzisiejszym gabinetem prezydenta, pani prezydent. I dobudowano balkon, na którym był dumny napis Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer. Później był po wojnie napis Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. No i tak to sobie dotrwało. W 40. Niemcy już zniszczyli zadaszenie, już zniszczyli tą wieżę, taką inną tam zamontowano wtedy. Po pożarze, o którym wspominałem w 45. roku, w 47. w grudniu bodajże, oddano do użytku, no to bez tego drugiego piętra. I to piętro dopiero dobudowano w latach 60. Teraz jest to taka bryła nic nie przypominająca. Ja przepraszam bardzo, ale ja, gdy patrzę, to widzę ten stary budynek. Prosiłem jednego z poprzednich prezydentów, gdy malowali ten budynek, żeby jakimś kolorem zaznaczyli kształt tego poprzedniego. Takim paskiem beżowym, ciemniejszym, czy jaśniejszym, czy coś. No, nie wyszło, jest jak jest. Teraz to taki socrealistyczny budynek bez specjalnej chyba wartości. Ten narożny budynek, własność chyba Lutni, gdzie teraz jest bank, proszę Państwa, tam zawsze była knajpa, restauracja, traktiernia, obojętnie jak to będziemy nazywali, i ona zawsze nosiła nazwę ratuszowa. Szkoda, że teraz zniknęła, no gdzie na miłość boską, przecież ci rajcowie miejscy, czyli dzisiejsi radni, no musieli iść gdzieś się piwa napić, a piwo zgierskie było w cenie. Zaopatrywało dwór książęcy w Łęczycy i zaopatrywało, a później słynny browar Maczewskiego przy obecnej ulicy 3 Mala. Mieliśmy i mamy bardzo dobrą wodę. Szkoda, że nie mamy naszego zgierskiego piwa. Gdy jeszcze był samodzielny rynek, istniały jeszcze w Zgierzu dwa rynki, ale już z przymiotnikami. Jeden to rynek rybny, to ten trójkątny placyk przed szkołą numer 4. Prawdopodobnie sprzedawano tam ryby, głównie z Bzury. Była to rzeka Rybna.
i drugi ryneczek na zakończeniu ulicy Sieradzkiej, która wchodzi w Aleksandrowską, rynek garncarski. I ja jeszcze po wojnie pamiętam, chyba jeszcze w początku lat 60. Był tam teraz obity takim sidingiem, był dom pana Jabłońskiego, ostatniego garncarza z Gierskiego, i na wystawie były piękne polewane garnki, takie naczynia do kiszenia ogórków, do kiszenia kapusty i tak dalej, i tak dalej. Także mieliśmy trzy rynki. Był rynek garncarski i rynek rybny. Ale doszedł nowy rynek,